co? Halo, halo. Witamy Państwa z Krosna na trzecioligowym meczu pomiędzy Karpatami Krosno a Stalą Kraśni. Witamy Państwa, Krzysiek Łach i January Pawlos. Jesteśmy na stadionie w Krośnie, ulica Legionów. Na trybunach zgromadzonych około 200 widzów. Tak na razie, na początek. A na murawie przed nami oba zespoły. Krasińczanie w tradycyjnie w żółtych swoich szczęśliwych jak do tej pory koszulkach. Ja może szybko powiem skład January Krasińczan, a w bramce Krzysio Mazur, z piątką Damian Pietro, z ósemką Mateusz Matysiak. Na prawej stronie mamy Damiana Gawronia, na lewej stronie Paweł Stadnicki z numerem 3 i w pomocy na prawej stronie Pacek, w środku Mielniczuk z Hamerą, po lewej stronie powracający po kontuzji Daniel Szewc i w ataku dwie nasze gwiazdy, 11 Tomek Ryczek i 10 Filip Drost. Drużyna gospodarzy 83 w bramce Piotr Hajduk, z czwórką Kamil Chmielowski, piątka Marek Czopko, szóstka Paweł Jarząb, 17 Kamil Koza, ósemka Paweł Fydrych, 16 Karol Dobrzański, 10 Kamil Waszczyk, 13 Dawid Kuliga, 9 Michał Zajdel i 11 Bartłomiej Buczek. Może jeszcze dodamy przed pierwszym gwizdkiem, że sędzią głównym dzisiejszego spotkania jest arbiter z Rzeszowa, Michał Zięba. To dobrze, Krzysiu, czy źle? Nie wiadomo. Powiem ci po meczu. Sędziowie jeszcze sprawdzają bramki, jeszcze tutaj po prawej stronie jakieś uzupełnienia, to ja może szybciutko powiem o wynikach Karpat w tym sezonie. W pierwszym meczu pokonały Sokół Sieniawa 1-0, następnie Omega Zamość 4-0, przegrały z Orlentami w Radzeniu 0-3, później następny mecz ze Stalosaną 0-0 i w ostatnim meczu bardzo dobry wynik w Rzeszowie z Rysowią 1-1. Krasniczanie? Co powiesz o tym? Ja troszeczkę techniką się zajmuję, ty powiadaj coś. Ciekawe. Odręcza, okraśniczana powiem później. Zresztą Państwo pamiętają. Rozpoczynamy grę. No bardzo ważne będą pierwsze minuty meczu, prawda? Żeby nie stracić bramki na tym trudnym terenie. No nieporozumienie. Piłkarze Karpat. Ta sytuacja przypomina mi sytuację z pierwszej minuty wiosną, kiedy to właśnie zawodnicy z Karpat w podobnych okolicznościach zdobyli pierwszą bramkę. A dokładnie. To była pierwsza minuta meczu, a potem zdobyli wyrównanie w ostatniej minucie meczu. Gawron do Ryczka. Troszeczkę agresywnie Ryczek i faul. Oba zespoły dzieli jeden punkt w tabeli. Krasniczanie są, jak pamiętamy, na piątym miejscu, Krosno na szóstym. A różnica wynosi jeden punkt. Czopko wybił piłkę. Tu musimy uprzedzić, że numery zawodników z Krosna są prawie niewidoczne. Ciężko będzie rozpoznać poszczególnych zawodników. Wiadomo, naszych zawodników znamy bardzo dobrze i z tym nie będzie żadnego problemu. Pierwsza sytuacja w tym meczu. Tak, pierwszy rzut rożny dla Stali. W drugiej minucie Filip Drost podchodzi do wykonania rzutu rożnego. Dosyć dużo zawodników w żółtych strojach na polu karnym. Bardzo ładna piłka, niestety nie doszła. Czapko wybił. Pacek dobrze tutaj walczy. I faul dla Stali. Falował zawodnik z numerem... No i teraz trudno nawet rozpoznać, jaki to jest numer. Prawdopodobnie. Ja stawiałem na 8. Chyba Paweł Fydrych z numerem 8. Bo pamiętam go z wiosny, jak bardzo... Ale podobny do trójki. Bardzo podobny. Pietro tym razem. Dużo ruchu w ataku. Chyba będzie piłka na Stadnickiego. Nie, troszeczkę krótsza. Adrian Hamera musi tutaj powalczyć przed polem karnym. Pietro nie bardzo wie, gdzie jest piłka. Dosyć ostry atak i out. Damian musi wracać. Teraz jest numer 7 albo 17. W ogóle niewidoczne te
numery na koszulkach. Stadnicki, dobrze, do kamery. Szewc. Dobra piłka do Ryczka. Niepotrzebnie. Tomek wolał chyba piłkę od środka, nie od autu, ale musi pobiegać. Ostatni mecz dosyć ładna gra naszych zawodników, ale troszeczkę taka na spowolnionych obrotach. Niecelnie Krosno, Marceli Paczek za aut dla Stali. Gawron do Hamery. Pietroń. Dobrze, do Mielniczuka. Szerce na lewym skrzydle. Bardzo ładnie złamał do środka. Ajajaj. Taka noga z przyłożenia to... Hamera, bliski przejęcie piłki. I wychodzą zawodnicy Karpat. Ale dosyć mocno pressingiem na Stal. Dobrze, Szerc. Stadnicki walczy o górną piłkę. Dosyć ostra walka w środku pola. Pietroń. Na wolne pole do Ryczka. Próbował zabrać się z piłką, ale źle opanował. Zanerwował troszeczkę na początku gra Stal. Ale dobrze gramy na razie. Dobrze. Jesteśmy piłką na poje przeciwnika, wymieniamy coś dokładne podania. Gramy dołem. Nie udało się Filipowi. Czapko za drogową. No niestety, źle Mateusz zagrał i okazja do kontry. No i niebezpieczna sytuacja. Na szczęście zawodnik numerem 8, Fryderyk Paweł, nie trafił w piłkę czysto. I wróciliśmy z dalekiej podróży, Krzysiu, prawda? Tak, pierwsza możemy wyznaczyć tego. Taka gra w lekkiej przewadze chyba nam nie służy za bardzo, bo stajemy się mniej uważni. Daniel musi wracać. Daniel spełnia rolę trzeciego napastnika, tak jakby teraz nie. Jednak trzeba myśleć o własnych tyłach. Krzysiu, ciekawostka, rzeczywiście biega zawodnik z numerem trzecim, ale ja go w składzie nie mam. Na ławce rezerwowych jest zawodnik z numerem trzecim. Majchrowski Andrzej. Być może w ostatniej chwili nastąpi jakaś zmiana? Dobrze. Ryczek. Bardzo ładnie pokazuje się z drugiej strony Paczek, ale bardzo ładne obiegnięcie Drozda. Troszeczkę niedokładne odegranie na pole karne. Aut dla Stali. Stadnicki rozgrywa. No niedokładnie niestety z Drozdem. Gramy dobrze w tych pierwszych minutach, pomimo tej groźnej akcji zawodników z Krosna. To chyba my na razie tak częściej przeżywamy na ich połowie. A nie to trójka, tylko trzynastka, Dawid Kuliga. Będziemy wiedzieć, że na lewej obronie. Przypadkowe zderzenie dwóch zawodników, sędzia nie reaguje i prawidłowo, prawda? Nie było tutaj celowego zagrania. Tak, tylko patrzę na tą prawą stronę, tam jest bardzo szybki zawodnik, Paweł zostaje w środku, Mateusz go uzupełnia. Myślę, że Paweł musi grać troszeczkę bardziej asekuracyjnie. Czapko. Po niedokładnym zagraniu Paska. Kuliga. Ładna wymiana między zawodnikami z Krosna. Przeniesienie ciężaru gry na prawą stronę. Dobry atak Daniela Szewca. I aut dla Stali. Daniel bardzo dobrze gra w obronie, prawda? Często bardzo dobrze, rzadko fauluje. Tak. Wiecie, to nowe przedstawić. Bardzo dobrze, Filip Drozd. Ryczek. Obrócił się z piłką. Próba strzału z 22 metrów, nieudana. Jeszcze szef spróbował rozegrać z Ryczkiem. I zawodnicy Karpat na aut.
Na razie Krzysiu nie wygląda to źle, prawda? Nie, mecz jest, troszeczkę się chyba wyrównuje, ale przed nami chyba jeszcze to, co najlepsze. Zawodnicy z Krosna to zawsze solidny futbol. Sporo młodzieżowców w składzie, widać, że grają odważnie. Próba strzału Szewca. Rzut wolny. Może przydałoby się uderzyć w końcu niż rzucać te piłki. Nie będzie rzut rożny. Nie będzie palony. Rzut rożny, tak? Tak, że sędzia uznał, że piłka poszła po nodze obrońcy po strzale Daniela Szewca. 9 minuta na zegarze. To jest taki okres, w którym bardzo często strzelamy bramki. Miejmy nadzieję, że wykraczemy. Dzisiaj dosyć spokojnie na trybunach. Poprzedni nasz, póki co, nasza transmisja tutaj była dosyć w gorącej atmosferze. Tak zwana karpacka żyleta, to są starzy kibice. Bardzo ładna piłka. Piłka do Sadnickiego, odegrał na pole karne. Niestety nikt nie przechwycił. Pacek? No, była okazja. I Hajduk złapał piłkę pewnie. Z dziwnym numerem gra bramkarz, 83. Bardziej pasuje to do futbolu amerykańskiego lub baseballa niż piłki nożnej, no ale... Myślę, że Paweł, szkoda, że nie udążać tej piłki. Trochę za dużo rozgrywamy już na samej piątce, na polu karnym. Tak, tak. No bardzo dobrze zawodnik z Krosna, nie za wspaniałe warunki fizyczne, ale poradził sobie z naszymi obrońcami. Tak, to Paweł Fedryk, pamiętam, napsuł nam dużo krwi na wiosnę, chodził tym prawym skrzydłem i naprawdę robił ogromną różnicę. Właśnie zawodnik, o którym wspominałem, Ciopko na lewą stronę. No już po tych pierwszych minutach możemy powiedzieć, że nic dzisiaj nie przyjdzie łatwo. Wszystko trzeba sobie wypracować, trzeba cierpliwości. Krzysiu, byłeś na meczu w Przeworsku, gdzie to wyglądało lepiej? No, zdecydowanie tutaj. Nieporozumienie to tylko Daniela Szewca z Tomkiem Ryczkiem. W Przeworsku gra była chaotyczna, dużo długich podań. Sędzia nie panował kompletnie na tym, co się dzieje. Tutaj jest miarę fajnie. No tak, narzekałeś na ostrą grę w Przeworsku bardzo, to nie? Tak. Natomiast tutaj na razie mecz jest dosyć czysty. Tak, głównym atutem zawodników Przeworska to była ostra gra. Tutaj mam nadzieję, że sędzia zapanuje. Dobrze, Szewc, Ryczek. Idealna sytuacja i bramka dla Stali. 11 minuta, Tomek Ryczek. W 10 minucie, w 11. To są nasze minuty. Ale co mnie cieszy, to bardzo ładna akcja, to nie ma przypadkowości. To jest to, o co chodzi Danielowi, Filipowi i Tomkowi. I dołem, i po ziemi, dokładnie, prawda? Zaczęło się dobrze, ale do końca spotkania. Prowadzimy 1-0. Przeszło 80 minut, dlatego z umiarkowaną radością będziemy śledzili losy dalsze tego spotkania. To nie jest jeszcze wynik ustalony, także... Pokazuje się przed Państwem takie logo naszych sponsorów. Chciałem powiedzieć i podziękować serdecznie w tym momencie Czarkowi Wysanowiczowi i Darkowi Jarzynie, którzy zapałali takim uczuciem dostali. I do Kraśnika po raz mimo drugi, że nie mieszkają tutaj, w Kraśniku, nie mieszkają, ale wychowali się tutaj, ale zaraz... Szewc? Chwileczkę, bo Daniel tam miesza. Rzut od bramki. Rzut od bramki i sędzia uznał, że atak był prawidłowy. I w tej chwili bardzo, ale to bardzo nam pomagają. Serdecznie wam, chłopaki, dziękujemy. Oczywiście zapraszamy także innych sponsorów. Zapraszamy także innych sponsorów. Włączenia się w akcję pomocy naszej drużynie. Oczywiście nie zapominamy, że głównym partnerem klubu jest Urząd Miasta Kraśnik i burmistrz Mirosław Wodarczyk. Tak, dziękujemy również tutaj fabryce FLT, fabryce Łożysk Stocznych Kraśniku, firmie Dalkia, KPWiK-owi kraśnickiemu. O sponsorach jeszcze powiemy sobie, bo sporo ciekawych rzeczy dzieje się na boisku. Ale gramy tę swoją wiosenną grę, prawda? Tak, można powiedzieć, że kontrolujemy na razie to, co się dzieje na boisku.
Karpaty oprócz tej jednej akcji praktycznie nie wyszły z własnej połowy ze składną akcją. Niepotrzebnie trzech zawodników poszło do tej piłki. Adrian Hamera walczy w środku boiska i fauluje. No i za to zagranie sędzia taką reakcję, to spodziewajmy się kartek wkrótce. Ale może to dobrze, wiesz co, że ustali, spalone, że ustali zasady z zawodnikami na samym początku, bo jednak później... Ale odkopnięcie na 2 metry to chyba nie jest odkopnięcie niesportowe. Tak, ale może dobrze ta uwaga na razie nie rozwijała tej, nie było eskalacji agresji. Krzysiu Mazur po rzucie wolnym. Długa piłka do Filipa Drozda, ale nie doszła. Statnicki, no faulowany wyraźnie, sędzia odpuścił. No i bardzo niebezpieczna sytuacja. Na szczęście Pietroń zapobiegł utracie bramki. No Paweł musi uważać, tak jak mówiliśmy tam dosyć... Ale zawodnik w wzroście 1,70 m wziął go na bodiczka i przeszedł jak trampkarza. Jeszcze raz piłkę mija Pawła. Mamy piękną alternatywę na lewej stronie, słynny Jojo. Bardzo dobrze spisywał się na meczach w Przeworsku, był jednym z najlepszych naszych zawodników, pomimo młodego wieku. Pała też chęcią do gry, chciałby wejść na boisko. Trener na razie widzi Pawła Statnickiego, do którego mieliśmy w każdej praktycznie transmisji sporo uwag, prawda? Paweł gra na kredycie zaufania, miejmy nadzieję, że potrafi z niego skorzystać. No teraz akurat dobra interwencja, trzeba pochwalić. Był czujny. Za bardzo chyba bawimy się w takich rejonach. Na szczęście piłka bita i rzut rożny dla Karpat. Pierwszy rzut rożny dla drużyny i gospodarzy. Różne czy się słońce w oczy? Dobrze z tamtej strony. Piłka na szczęście przeszła wzdłuż bramki, a podobne zdecydowanie trafiło do... W naszym polu karnym ostatnio. Jakoś zbyt dużo swobody mają zawodnicy z Krosa. Dobrze. Ryczek z Drozdem, znowu Ryczek. No i teraz trzeba... No, bardzo dobrze, no pasek się zagapił troszeczkę. Nie spodziewał się Marcel tej piłki, a szkoda. Niepotrzebnie wycofał się dwa kroki. Od razu pierwszą trzeba oddać do Adriana, tak. Milczuk. Kamera. Dziesiątka Walaszczyk też szaleje. No i błąd zawodnika z numerem 13, Dawida Kuligi. Szkoda, że Filip nie wykorzystał tej sytuacji. W sumie ciężko było ją wykorzystać, ale było blisko. Tutaj raczej dobrze, że zablokował, natomiast Marceli po nim bardziej czuje. Nie wierzę chyba swojego kolegę zrobił trzy kroki do tyłu. Tak, Marcel nie wierzy w szybkość Filipa. I został złapany na wykroku tak zwanym i już nie było z czego uderzyć. Z przodu wyglądamy dobrze. Jeżeli się martwimy, to tak jak mówiliśmy przed spotkaniem, że bardziej niepokoją nas szyki obronne, bo tam zbyt łatwo udaje się wszystkim drużynom przedostawać w okolicy Krzysia. Paweł, co mnie u Statnickiego martwi, nie ma w ogóle prawej nogi, ale okazuje się, że z lewej nogi też jest równie nieskuteczny i niecelny, więc jest to troszeczkę przerażające, prawda? Była szansa na bardzo dobrą akcję z szewcem na lewej stronie, niestety Statnicki w aut. I rozpocznie drużyna Karpat. Po stronie Pawła stoi niewątpliwe doświadczenie i warunki fizyczne, ale to za mało, żeby być takim pełnowartościowym zawodnikiem. Statnicki próbuje powalczyć. No i teraz próba zagrania prawą nogą. No, zgodnie. Zdecydowanie nas najsłabszy punkt w tej chwili. Dokładnie. Akcja prawym skrzydłem. Prawo. Dobra interwencja szewca.
No faul był wyraźny. Pociągany za koszulkę Filip Drozd. Jakaś reakcja wyłącznie w stosunku do zawodnika Stali zamiast Karpat Krosno. Wychodził przed zawodnika Karpat i powinien zostać upomniany. A zamiast tego Filip Drozd jest upomina. Tak, czyli za koszulkę zapisz, Krzysiu, można ciągać. Po gospodarsku w ostatnich meczach i do bardzo. Przeworsku już nie chcę opowiadać, co się działo, to mogłoby urosnąć do rangi opowieści książkowych. Tak zawodnicy traktowali sędziego, jak on Natalego. Staniński, długa piłka. Obrońcy poradzili sobie, ale Filip, Adrian Hamera bardzo ładnie zgrał piłkę. Szedł z walczy na lewym skrzydle. Udało mi się przedrzeć. Bardzo dobrze do Filipa Drozda. Odegranie do Adriana. Próba strzału niestety nie udana. Był tu bardzo dobrej sytuacji, ale decyzja dobra. Ale dobra ta piłka ładnie się ułożyła. Adrian potrafi strzelić na 30 metrów. A troszeczkę podskoczyła i zeszła z nogi. Tak, w zasadzie jedyne niebezpieczeństwo, jakie nam grozi, to teraz po prawej stronie, można tak powiedzieć. Kolejna piłka. Niestety piłka. Paweł nie wie, jak sobie poradzić. Do nikogo oczywiście. Dobrze, to... No i spokojnie, teraz tutaj. A, niedokładnie odegrał. Nakładką zagrał Mielniczuk. I cofamy się do obrony. Stadnicki, dobrze z Szewcem rozegrał teraz piłkę. Dobre przerzucenie na prawe skrzydło. Za krótka piłka. Za krótka. Zdecydowanie. Tomek troszkę za bardzo wysunięty jest z przodu przy takich piłkach. Gabron się troszeczkę zagapił. No nie lubimy takich podań na tym stadionie do Krzysia. Wiemy, czym to się skończyło wiosną. Nie chcemy już Państwa zanudzać. Ale tę bramkę będziemy pamiętać chyba do końca życia. Dobrze, Mielniczuk. Czysto. No trzeba czekać na błąd przeciwnika. Tak, i chyba uspokoić tą grę, nie wiem, po co wróciliśmy do tego. Mało dokładności. Nie wiem, kogo widział Damian z przodu. Dwóch obrońców środkowych rozgrywa między sobą, ale nie ma jakiegoś wielkiego pomysłu, prawda, na grę. 20 minut minęło. Akcja prawym skrzydłem. Stadnickiego niestety tam nie ma. Matysiak próbuje asekurować, ale troszeczkę za łatwo. Napastnik się przedarł. I od bramki rozpocznie Krzysiu Mazur. Od 10 minut prowadzimy. Żeby Paweł nie chodził do przodu, bo tak jak mówimy, nie, jedynie tamta strona zaczyna nam zagrażać. Teraz Mateusz musiał ze środka powiedzieć do bocznej linii. Paweł nie jest zawodnikiem, który potrafi wrócić z dalekiej wycieczki na 70-80 metrów. Dokładnie. Tym bardziej, że jeżeli z przodu jest Daniel Szewc, więc dwóch jest w ofensywie i nie ma nikogo w defensywie. Mogą się wymieniać, ale nie tak, żeby wszyscy byli w ataku. Tak? To nie tam każe, że wszyscy chcą atakować. Tomek. Niestety. Tomek stoi, nie walczy. Niestety. Kuliga. Naciskany przez Paska. Szczerze mówiąc, też nie wiem, co sędzia teraz widział. Bardzo mnie atakował ostro, cały czas byli noga w nogę. A zawodnik cały czas zastawiał piłkę, nie chciał je rozegrać, nie chciał je wprowadzić do gry, więc nic się nie działo. Obaj stali na nogach. Tak. Balaszczyk, dobrze, tym razem, czujnie. Szewc nie dosięgnął piłki, ale przejął ją po błędzie zawodnika gospodarzy. Mielniczuk. Gawron. Pietroń. Szewc, który znalazł się na prawym skrzydle i faul. Dobrze, Marcel powinien się uwolnić, ale... Kamil Kozak z numerem 17. Jak to pokazuje obiad dla Marcela. Bezradności, 23 minuta. 23 minuta, Kamil Kozak, żółta kartka. W 23 minucie spotkania mamy pierwszą żółtą kartkę w drużynie Krośnicki i Karpat. Żółtą kartką karany został zawodnik występujący z numerem 17, Kamil Kozak. Damian Pietroń. Z prawej strony, rzut wolny. Jest tam Paweł.
Jest pan, prawda? Tak. Tylko powinniśmy ostro zacentrować. Tak jak wiosną z Karpatami po takiej akcji zdobyliśmy bramkę. No Paweł, chyba bliżej bramki być niestety. Dobrze. Ajajaj, przeszła ta piłka, ale niespodziewanie. I rzut od bramki. Właśnie. O to chodziło właśnie, żeby ostro zacentrować i dosyć duży problem miał bramkarz gospodarzy Hajduk. Filip próbował brazylijskiej sztuczki. Gdyby to wpadło, to bramka jesieni w trzeciej lidze, a nie wiem, czy nie w wielu wyższych ligach. Ale dobre dośrodkowanie. Po tych dośrodkowaniach halabomki, prawda, Damiana? Tym razem ostre dośrodkowanie i o wiele większe. I znowu Paweł. I znowu to samo. Paweł przypomina mi Gullivera czasami. Za słaby strzał napastnika gospodarzy i okazja do kontry. Filip źle obliczył. Jeszcze raz Fydrych. Objeżdża Pawła Statnickiego bez litości. Tam musimy uważać. Dobra asekuracja. Witek Niemiczuk wrócił i zasekurował środkowych obrońców. Tak, w ostatnich minutach zostaliśmy zepchnięci do defensywy. Troszeczkę straciliśmy to, co mieliśmy na początku, czyli gra podaniami. Zaczynamy grać szybkie, długie piłki na Tomka. Niedokładnie. Znowu 40-metrowa dziura między polem karnym a linią środkową, na której stoją nasi napastnicy. Myślę, że jeden powinien przynajmniej o 10 metrów wrócić. Teraz Krzysio Mazur przyniósł piłkę, zawodnikom Krosna w ogóle się nie spieszy. Sytuacja dosyć dziwna, powinno im zależeć na szybszym wyrównaniu, ale dobrze, Damian Pietrań. Damian Pietrań, myślałem, że to Studnicki. Dobrze, Mieliczuk i aut dla Stali, dosyć mocno potraktowany Witek, ale mam nadzieję, że nic się nie stało. Uspokoić grę, teraz przenieść na połowę przeciwnika, przytrzymać, rozegrać. Może uda się strzelić przed przerwą drugą bramkę, byśmy byli spokojniejsi w drugiej połowie. Na razie i tak nie wygląda to źle. Przewaga Karpat wiosną była zdecydowanie większa, mimo że w wyniku 2-2 to mieliśmy szczęście, że zremisowaliśmy ten mecz. No powinniśmy jak najszybciej wrócić do gry z 60 minut. Dokładnie. Dobrze. Chyba ręką zagrał Filip, delikatnie, ale akcja dobrze się zapowiadała, prawda? Marceli złamał do środka i... Kozak? Jedna z nielicznych akcji lewą stroną. Do Kuligi. Bardzo ładnie. Spokojnie gadam, dobrze. Bardzo dobrze. Kozak wybił na aut. Więcej ruchu, no wszyscy stoimy. Ale tutaj faulowany jest zawodnik i dlaczego? Gabron. Niestety piłka nie doszła do szewca. Pietroń. Na pewno było prawidłowe zagranie. Zawodnicy Krosna, ich ulubione zajęcie to aktorstwo, bo to nie było wcale. Natychmiast się podniósł, już przestaje się łapać. Momentalnie jest zdrowie. Bardzo dobrze. Pan musi uważać. Bardzo dobrze, Piotr. Trybuny zaczynają się ożywiać. No. A teraz jakie zagranie? Teraz bardzo ostre zagranie, sędzia nie reaguje. Tak. Po raz kolejny. Sędziowie wyraźnie się boją tych terenów. Boją się Przeworska, boją się Krosna, boją się Jasła. To sędziowie o słabych nerwach nie powinni przyjeżdżać. Długa piłka na pole karne.
Pyczek przegrał walkę z Czopko, ale Mielniczuk przejął piłkę. Troszeczkę za daleko sobie wypuścił. Niestety straciliśmy piłkę. Musimy uważać. Bardzo dobrze, Matysiak. Mielniczuk. Coś ta piłka podskakuje, Januarem. Jakoś ciężko. Tak dziwnie właśnie. Ciężko posłać. Jeszcze raz Mielniczuk. Dobre podanie. I widzimy, co tam się dzieje. Totalne zamieszanie. Ta piłka nie potrafi się toczyć równo, ona podskakuje przez cały czas i ciężko jest ją opanować. Paweł pewnie będzie daleki rzut, ale niech nie zapomni wrócić później natychmiast, bo tam ma po stronie, swojej stronie właśnie jedenastkę. No, zaskoczył nawet Daniela Szewce. Myślę, że trawa jest dosyć miękka, chłopcy mają krótkie korki, bo to już nie pierwszy raz, gdzie nie trzymają się na nogach. Hajduk, daleka piłka. Oczywiście zawodnik niepilnowany, tam źle się dzieje po tej prawej stronie, po lewej stronie naszej. Fydrych przerzucił na drugą stronę, musimy uważać. Bardzo ostry kąt i fatalny strzał zawodnika z numerem 13 Dawida Kuligi. Strzelając na bramkę, trafił w aut. Nasze przedmeczowe obawy potwierdzają się, zdecydowanie najsłabsze punkty w naszej drużynie to obydwie obrony boczne, one po prawej i po lewej stronie. Damian Pietroń teraz, jak widzimy, tłumaczy Damianowi Gawronowi jego błędy w ustawieniu. Ale to już jest kolejny mecz, w którym te piłki przechodzą naszych zawodników. Jakieś takie mają kłopoty z obliczeniem odległości. Szewc. Niestety piłka przeszła przed Adriana Hamerę. Pasek musi tutaj uważać. Bardzo ładne wyłuskanie piłki przez Mielniczuka i próba natychmiastowego odegrania się zawodnika Karpat. Publiczność głośno domaga się, ale to są naprawdę bardzo aktorskie, takie prymitywne zagrania zawodników. Gramy, musimy uważać. I znowu prawe skrzydło, ale Daniel Szewc chyba teraz przejmie piłkę. Dobrze do Ryczka. Oddał do Stadnickiego. Stadnicki daleko znowu do Szewca. I obrońca. Za dużo siły w tym wszystkim, za mało precyzji. Te podania Pawła nie są takie dokładne, one są raczej takie na dochodzenie, na walkę. A mamy technicznych zawodników i spokojnie mogliby to opanować. Bardzo niebezpieczny wyrzut na środek boiska, bez sensu. No, Paweł bez sensu, jest takim kozłem rzucona piłka. Natomiast wzdłuż linii bezpiecznie, no musimy uważać teraz. Pietroń opuścił w pewnym momencie. Gawron. I na out. Tak, jesteśmy w okresie lekkiej przewagi Krosna. Ale leciutkie się powie, jeszcze 15, chociaż no, rzeczywiście brakuje jakiejś akcji ofensywnej naszej drużyny. Niezbyt łatwy sposób tracimy piłkę takimi podaniami, za dużo już tych niedokładnych podań. I potem te podania na 30 metrów to są bez sensu. Tak, wróciliśmy do tego, o czym wspominaliśmy na początku. Dobrze się działo, kiedy były dokładne, krótkie, grane dołem. My gramy dobrze, jak gramy jak Barcelona, jak gramy jak reprezentacja Polski, to niestety Marcel teraz tragedia. Już, no. Walaszczyk szaleje. Gawron. I dobrze. Dobra piłka. Ale zniknął mi gdzieś Adrian Hamera, zniknął mi Witek. Kolejna długa piłka, której pewnie nie wygramy. A tu cię zaskoczyli chłopcy. Ale Ryczek jakoś po tej bramce siadła forma. Nie, no, stoimy w przodzie. Stadnicki. No i Paweł, i co będzie? Kolejna długa piłka pewnie. Nasze upomnienie Tamera poskutkowało. O właśnie. To jest nasza gra, właśnie, ulubiona. Dobrze, tym razem nie spanikował Stadnicki. No też piłka. Ręka. I będzie rzut wolny dla Stali. 33 minuta, bardzo dobra sytuacja. Ale również sytuacja. Z cross napadają ofiarą właśnie nierówności na boisku. Tak. Gdzie Witek idzie z tą piłką? No gdzie indziej sędzia jest.
Sędzia całkowicie dzień dzień pokazuje miejsce wykonania rzutu wolnego. Ja uważam, że powinien być bezpośredni strzał na bramkę, bo tutaj z tej odległości nie ma co się zastanawiać. I zawodnicy powinni być przygotowani na ewentualną dobitkę. Koniec. Tu nie ma żadnej filozofii w tym. Odpuściliśmy troszeczkę środek pola, mi się wydaje, w ostatnich 10 minutach. Ale pomijamy parę razy, zagra do środka i się troszeczkę uspokoiło. Właśnie niepotrzebne te bomby były na środku. Obrona pomija kompletnie formację. Bardzo ładna. Bardzo ładna. Bardzo ładna. Ale Hajduk sobie poradzi. 34 minuta meczu. Bardzo ładny strzał rzutu wolnego dla Damiana Piotronia. I Hajduk nad bramką. Rzut rożny dla Stanów. Filip Droz, wykonawca rzutu rożnego. Potrzebna górna piłka, bardzo ładna piłka. Ślicznie, Tomek! Nie ma niestety. Jak ta piłka nie wpadła do bramki? Zgranie piłki głową. Zameldowałby się Daniel Szewc. I takie bilardowe zagranie, ale niestety tuż obok słupka. Musimy uważać. Walaszczyk niepilnowany, a właśnie do niego piłka. Zdołał się obrócić, ale bardzo ładne zagranie. Ryczek. Stadnicki. I Outlast. Jak nie panikujemy, grałem dołem, rozgrywamy to. Naprawdę, w środku pola mamy dobrych technicznie zawodników, Hamera i Jemniczuka i powinniśmy właśnie przez nich prowadzić grę. A wybijanie obrony na 40 metrów. Jasne, niestety Daniel nie opanował przez piłki. Stadnicki bardzo ładnie odebrał tym razem. Filip Droz. Ciężko mu zabrać piłkę. Tomek na stojąco bardzo. Tomek stoi, że nie się w grę. Tomek Ryczek nie był, wychodził z za obrony. Wraca, oczywiście, że Filip Droz, tak, ale Tomek Ryczek na pewno nie. Ale też w takich sytuacjach można pobiec. Nie możemy ciągle spacerować po boisku, bo to chyba jesteśmy ofiarami własnego tempa w tej chwili. No tak, coraz częściej kibice wymuszają. Nic się nie działo. Jeszcze słyszymy kartkę. Dowolny kolor, żółty, czerwony. Tak, koncert życzeń dla tych. Koncert życzeń dla trybunału. Mazur? Bardzo ładnie. Pewnie. Wyjście. Troszeczkę się przynudził Krzysiu przez ostatnie parę minut, w związku z tym dobrze, że przebiegł się. Rozdział. Niech tak zostanie, niech się nudzi do 90 minuty. Dokładnie. Do 90 może piątek. No jak znam to boisko, to tak. Tak Damian czeka. Jak już później w ostatniej chwili zaczyna zagrywać. Chyba wcześniej decyzję podejmować. Dobrze, Adrian kamera. Marcel głowa do góry. I Outlast. Jeszcze raz Marceli. Już za linią boczną i out dla Karpat Krosno. Kozak z autu. No nie bardzo ma do kogo podać. Dobrze. Pacek. Próba rozegrania z Filipem Drozdem, nieudana, ale bardzo dobrze pressingiem Stal gra teraz. Piłka do Mateusza. Matyczak. Taki przypadkowy kozioł. Dobra piłka. Mielniczuk. Bardzo ładna. Ale mało brakowało. Czopko w ostatniej chwili zablokował to podanie. Ale Hamera. Bardzo dobrze Hamera. Ślicznie przedostał się. Próbował przelobować bramkarza, ale błąd techniczny. Szykują się zmiany w drużynie Karpa. Trener już nie wytrzymuje. Ale jak możemy usłyszeć teraz, kibice Krosna są wymagające w obydwie strony. Dokładnie. Że niezadowolenie budzi ich także postawy ich własnych zawodników. Wiosną wyglądali zdecydowanie lepiej.
To skoro... Tak, ale jak patrzyliśmy tutaj w składzie z dużą młodzieżowców. Oni po przegranej z nami, chyba po remisie z nami już przebudowywali skład. Nie wiem, czy pamiętasz, oni Polonia... Tylko jak oni zremisowali z Resowią na wyjeździe, to ja się zastanawiam. To jak słaba musi być Resowia. Każde spotkanie rządzi się swoimi prawami. Krzysiu, no nie mów tak, bo jeszcze wejdziemy do drugiej ligi. Jak tak dalej będzie? Znaczy... Czytałem na Facebooku, że ktoś tam to obieca. Aha, no tak. Rzut rożny. I rzut rożny. Rzut rożny. Po nodze obrońcy i zmiana. Tomasza Kasperkowicza z numerem 15 zobaczymy na boisku. A zmieniony zostanie. 39 minucie spotkania. Mamy pierwszą zmianę w drużynie Krośnicki-Karpacz. Wojsko opuszcza zawodnik występujący z numerem 13, Dawid Kuliga. Podziękujmy mu za udział w tym spotkaniu. A jego proszę zająć zawodnik występujący z numerem 15. Trener Karpat próbuje coś zmienić, prawda? W ustawieniu. Nie podobała się gra Kuligi i dosyć szybka zmiana, bo już w 39 minucie, czyli jeszcze przed przerwą. Dobrze. I piłka przez bramkarza przeniesiona nad poprzeczką. Kolejna dobra sytuacja dla naszej drużyny. Adrian Hamera z prawej strony. Jeszcze raz, troszkę wyżej, może głębiej tę piłkę trzeba posłać. Świetna piłka. Świetna piłka. I teraz Mielniczyk powinien chyba szybciej strzelać. Niepotrzebny. Ja nie, ten dryblik jest zupełnie niepotrzebny. Jeszcze piłka mu cały czas ucieka. No i stracił. Ale Marceli Pacek bardzo dobrze walczy. Gawro. I powinna być rzutka natychmiastowa. Ale po co tutaj Hamera? Fatalny błąd. Fatalny błąd Gawrona, zamiast natychmiastowe dośrodkowanie, to mamy problemy. Tylko i wyłącznie dzięki Gawronowi. No, wściekli środkowi nasi obrońcy. Bardzo dobra piłka do Daniela Szewca. O właśnie, i obrońca na uwolnienie. W ostatnim czasie typowe zagranie obrońców Karpat. Boją się naszych akcji koronkowych i natychmiast wykopują na... Poprzedniej akcji, bo Hamera stał świetnie ustawiony na środku boiska, miał przynajmniej swobodny dostęp do 16 metra. No ale gdy atakujemy, to podanie obrońcy do tyłu to prowokuje tylko kontrę, no nic więcej. Cokolwiek, tylko do przodu. Mógł strzelać nawet z 50 miejscu, tylko metrów, tylko nikt nie podaje do środkowego obrońcy. Jeszcze tak niedokładnie. 4 minuty do zakończenia pierwszej połowy. Daleki rzut Stadnickiego? Nie, tym razem krótko rozegrał Szewcem, ale bardzo ładnie odegrał. Próba strzału Mielniczuka, ale Hajduk wyciągnął się jak struna i złapał piłkę. Troszkę dalekie te strzały mamy, tak już w poprzednim meczu ocenialiśmy, że te wszystkie są takie brazylijskie techniczne strzały. Ta zresztą pierwsza bramka również tak od słupka się wpoczyła. Niepotrzebnie się bawimy, niepotrzebnie się bawimy. Stadnicki i rzut. 42 minuta. Rzutą kartą ukarany Stadnicki, zupełnie niepotrzebnie. Sytuacja na środku boiska. Nic się takie naprawdę nie działo. Tym bardziej za chwileczkę przejęliśmy piłkę. W minucie spotkania mamy żółtą kartkę w Kraśnie. Żółtą kartką ukarany został zawodnik występujący numer trzeci, Paweł Stadnicki. Balaszczyk z rzutu wolnego. Lepsze drużyny mogą takich błędów nie wybaczyć, dlatego trzeba to kategorycznie wyeliminować z naszej gry. Krzysiek. Musi uważać, może być zaatakowany od tyłu. Na szczęście porę zareagował. Długa piłka. Brameczka. Ale obrońca nie popełnił błędu. Spalano. Przez dosyć długi czas sędzia się zastanawia.
Ojej, co my mamy uczynione z tymi rzutami do nikogo? Sadnicki musi uważać. No kopnięty. Dobrze, Matyszek. Stadnicki mocno kopnięty, obok sędzia i tym razem nie reaguje. Dokładnie taka sama sytuacja, w jedną stronę, w drugą stronę, więc powinna być żółta, do widzenia. Przed chwileczką, dobrze, Damian Pietron tłumaczy, przed chwileczką taka sama sytuacja i żółta kartka, a teraz zero reakcji sędziego. Jeszcze się nad rzutem wolnym dosyć długo zastanawiam. Akurat Stadnicki z tym prawem kolanem miał problemy, prawda, w lesie. Opuścił praktycznie 3 tygodnie treningów. No i teraz miejmy nadzieję, że ta kontuzja się nie odnowiła. Chociaż nasza ławka rezerwowych od kilku meczów wygląda już dosyć w porównaniu z wiosenną. Przypomnijmy, że na ławce rezerwowej bramkarz Piotrowski, obrońca Dron, Leziak i Goździuk. W drugiej linii mamy Wojtaszka i Kłyka i w ataku Marcina Krzanowskiego. W związku z tym dosyć dobra ławka rezerwowych. No i chyba wygląda, że Stadnicki. No właśnie, i teraz faul. Pytanie, Leziak czy który Drąg? Nie no, zdecydowanie Drąg na lewą stronę, prawda? No właśnie. I przed chwileczką faul na żółtą kartkę, gdzie zawodnik wstaje, otrzepał się i gra dalej. Natomiast tutaj bez reakcji sędziego i kontuzja, która być może wyłączy Stadnickiego nie tylko z tego meczu, ale z kilku meczów kolejnych. To co mówiłem, być może odnowiła się kontuzja kolana. No może rozchodzi Pawlo jeszcze. Na szczęście oddali nam piłkę, zagrali fair, gracze Karpat. Za mało ruchów w przodzie teraz troszeczkę, stanęliśmy tak po tej bramce. No Krzysiu, musimy martwić się, żeby dotrwać do przerwy. No, są zawodnicy, nie wiem, jeżeli trener... Myślę, że... Jest 45 minuta, można by zawodnika już puścić teraz na boisko. Walaszczyk. No my znamy takie zagrania, naprawdę, no i to tym bardziej w Krośnie zawsze się zdarzają, prawda? Takie nieporozumienie. Znaczy myślę, że na minutę no przeszkodzie zawodnik może wejść nawet nierozgrzany na boisku. Takie dokładnie, na to. Uderzony w twarz przez Czopko Ryczek. Gdyby było w drugą stronę, byłaby już dawno żółta karta i reakcja. Dobrze, nie wiem, czy przejął. Trener Krosna widzę cały czas rozmawia z bocznym sędzią, który doszedł wskazówki. Brzydka zrobiła się nam ta połowa, mniej gry, więcej dyskusji, fauli. Chyba jedna z ostatnich akcji, bo 46 minęła minuta, musimy uważać. Hamera, dobrze do Jelińczuka. Brzydka do Filipa Drozda. Minął obrońcę. Niestety. No teraz zaczął się troszeczkę. Odpuściliśmy środek pola. To jest kolejna taka sytuacja, w której ani nie ma Witka, ani Adriana. Sędzia nic nie doliczył, już jest 47 minuta. No taka wygrana Brazylianę. Jednak lezie. Jednak lezie. Ręka była sędzia, no jak możesz nie widzieć, jak stoisz przodem? No, wyjechał za linię boczną. No Damian Pietry musi sobie teraz, no musi uważać, bo piłka podskakuje. Takie zagrania do obrońcy są bez sensu. Out dla Stali? No jak? I główny pokazuje, że out dla Karpat, mimo że Czopko wybił piłkę głową. On sędzia się pomylił chyba. No ale chyba oddał nam piłkę.
spotkania. Numer pierwszą zmianę brzmię Stali Kraśni. Boisko puścił zawodnik występujący numer trzecim Paweł Stawnicki, a jego zawodnik. Pierwsza piłka Grzesia i zaczyna kombinować tutaj w ostatnich minutach pierwszej połowy. Tym bardziej, że jest w ogóle nierozgrzany. Zobacz. Zaraz będzie znowu żółtą kartkę sędziowego. Po prostu jestem, ja nie potrafię zrozumieć sędziego. Ale dlaczego gramy 48 minut? Z jakiego powodu? 49 minut. Mata. Przed chwilą Staszewskiego znieśli nam z boiska i o, bez reakcji. A teraz sędzia macha, jakby nie wiadomo, co się działo na boisku. I 49 minut. Nie wiem, może musimy grać do wyrównania. To wtedy być może tak, może gramy od 17 do wyrównania. Czas się chciał powiedzieć, sędzia. Panie Boniek, macie tak wiele do zrobienia naprawdę jeszcze w tym związku. Balaszczyk, musimy uważać. Na szczęście nie ten. No i w końcu sędzia, doliczając prawie 4 minuty, zakończył pierwszą połowę. No co, świetne pierwsze 20 minut, można powiedzieć, pozostałe to jest... Niepotrzebnie się zdarzyliśmy, tak, prawda? Po zdobyciu bramki można było spokojnie wypunktować, prawda? Tak, trochę dostroiliśmy się do tego poziomu gry. Dokładnie. Niepotrzebnie zaczęliśmy rzucać te bombki. Stoimy w przodzie, straciliśmy środek pola kompletnie, no i skutkiem tego chyba przeważającą stronę w końcu sobie jednak... Jak zwykle na trybunach coraz bardziej nerwowa atmosfera, kibice, jak widzimy, stoją przy przejściu, wyzywają wszystkich swoich obcych sędziów, zero reakcji, ochrony, ochrona stoi przy bramie 40 metrów stąd, natomiast tam, gdzie są najbardziej potrzebni, niestety ich nie ma. Sytuacja się dokładnie powtarza. Tak, pewnie Państwo wiedzą, że na każdym meczu jest również obserwator, którego utrzymują kluby, który ma oceniać pracę sędziów. I my jesteśmy dobrze zorientowani, jak się taka ocena odbywa. Po prostu stawia się coraz wyższe oceny po to, żeby ułatwić sędziom karierę. A to co oni robią? No dobrze, proszę Państwa, nie będziemy już marudzić. Żegnamy się na 10-15 minut i do usłyszenia, do zobaczenia tuż po przerwie. Tak jest.